Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Rozpoczynamy ten vlog w piątkowy wieczór. Przed nami weekend, ale wiecie, u nas ostatnio te weekendy, jak i dni są bardzo pracowite, więc ten weekend znowu będzie pracowity. My mamy z Mateuszem taką cichą nadzieję, że za kilka tygodni wreszcie będzie ten weekend na świętowanie, na odpoczynek, na parapetówy, na jakieś spotkania. Tylko najpierw będziemy musieli w jeden weekend chyba wszystko odespać i po prostu się zregenerować. No ale żyjemy tą nadzieją. W każdym razie, moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się, no teraz wszyscy myślą, co się zbliża, Dzień Babci i Dziadka. No właśnie, i to jest ostatni moment, żeby zaopatrzyć się w fajne prezenty. Do nas właśnie dzisiaj dotarły fotoksiążki printu, więc mamy problem rozwiązany. Jest super prezent, zobaczcie, są tak pięknie zapakowane. Mamy dwie, bo oczywiście Haneczka i Miłoszek mają to szczęście, że mają dziadków z obydwu stron. Na stronie printu jest mnóstwo szablonów, bo fotoksiążki są nie tylko dobrym prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale także na wszelkiego rodzaju inne okazje. My już nieraz z Mateuszem darowaliśmy naszym najbliższym te fotoksiążki i one zawsze są sprawdzonym prezentem, wywołują radość i wzruszenie na twarzach obdarowanych. No i my, jak oglądacie nas od dłuższego czasu, to wiecie, że my sami dla siebie mamy dużo tych fotoksiążek również. Dobra, ja otwieram. W ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, bo w tym edytorze na stronie printu jest taka super opcja, że możecie sobie wgrać zdjęcia z telefonu i właściwie te dwie fotoksiążki, ta-dam, ta-dam, bo wybrałam oczywiście te same dwa szablony i zdjęcia dzieci są też te same, tylko wiecie, zamieniałam zdjęcia dziadków, żebym miała mniej roboty. W każdym razie powiem wam, że zrobiłam to, te dwie fotoksiążki w kilkanaście minut, więc to też jest na plus, bo jest fajny prezent, szybko zrobicie i jest, i właśnie, bo wielu z was pytało też mnie już na Instagramie też i w komentarzach o kod rabatowy do printu. Tak, kod mam, zaraz powiem, ale najpierw pokażę te fotoksiążki. A ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że te fotoksiążki są fajnym takim powrotem, że tak powiem, do namacalnych zdjęć w dobie obecnej cyfryzacji. O! Tak, dokładnie. I to jest w ogóle takie, wiecie, uporządkowane, więc nawet dla nas samych to jest fajne, żeby mieć takie fotoksiążki i potem na przykład goście przychodzą i możecie fajnie pokazać zdjęcia. Do tego się łatwiej wróci niż do zdjęć z telefonu, jak zmienicie już trzy razy waszego Samsunga czy iPhone'a czy inny telefon. No, dokładnie. Nie? O, tu jest akurat książka dla babci Lusi i dla dziadka Antka. No i widzicie. W zeszłym roku mieli... Pamiętacie? Tak. Po ślubie. 45 lat po ślubie. No ładna rocznica. No i właśnie tak się prezentuje ta fotoksiążka. Tak jak mówiłam, robiłam tak, że zdjęcia dzieci są takie same, tylko zmieniałam dziadków. To może teraz trochę pokażę tą fotoksiążkę moich rodziców. W każdym razie, tak jak powiedziałam, jest kod rabatowy w opisie filmu. Macie link, klikacie w ten link i wpisujecie swojego maila. Na waszego maila otrzymujecie kod rabatowy, który jest ważny 7 dni od momentu otrzymania. I uwaga, minus 35% na fotoksiążki i fotoalbumy, minus 22% na fotoplakaty i fotoobrazy. No więc możecie korzystać. No i bym teraz jeszcze zapomniała, gwarancja wysyłki na Dzień Babci i Dziadka obowiązuje do 15 stycznia, jeśli złożycie zamówienie do 15 stycznia. No my polecamy, to są sprawdzone fotoksiążki, bardzo dobra jakość, możecie sobie też wybierać czy matowe, czy świecące strony, twarda okładka, są różne rozmiary, więc wszystko w tym edytorze printu na stronie możecie sobie zrobić. My polecamy i zachęcamy, bo to jest fajny prezent, tak jak powiedziałam. Jak już ktoś dostał od nas tą fotoksiążkę, to wszyscy byli zadowoleni i nawet taki, wiecie, taka łezka w oku się zakręciła, no bo zdjęcia jednak wywołują właśnie takie miłe wspomnienia, przywołują. Zobaczcie, gdzie my znowu jesteśmy. Na poniedziałek jesteśmy umówieni z Marzeną i Markiem, że zdajemy im mieszkanie. No bo wiecie, chcąc w pełni zacząć nowy etap, trzeba zamknąć, wyraźną kreską oddzielić ten stary etap. Dokładnie, to by nam ciągle w głowie siedziało, wiecie, ciągle tu jakieś rzeczy jeszcze wynosiliśmy, a tak, dzisiaj jest już szluz, rzeczy już są dawno w garażu, co prawda, bo ja nie jestem w stanie tego wszystkiego
tego, no tak, pomieścić, tego, tak, nie? Za dużo tego naraz, więc na razie czekają na swoją kolej, bo tak powoli rozpakowuję te kartony. Będziecie widzieć na vlogach, co Paulinka robi. No jasne, dokładnie. No to są w garażu, no to mogę wam potem nawet je pokazać. W każdym razie dzisiaj mieliśmy tu akcję sprzątaj z Paulinem i Mateuszem, no bo wiadomo, jak się oddaje mieszkanie, no to trzeba je oddać w takim, wiecie, dobrym stanie. Tak jak się je zostało. Tak, dokładnie. I nie gorzej niż się je zostało. Dokładnie, dokładnie. I kilka godzin już tu dobrych jesteśmy od rana. Jesteśmy tu gdzieś od 10:00. Bang. No i jeszcze kuchnia jest do roboty. Właśnie myję kosze, lodówka już jest umyta, piekarnik, mikrofalówkę, Mati umył i piekarnik, ja umyłam lodówkę, wiecie. Ale już mamy bardzo, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to zamknąć dzisiaj, Mateusz. Tak, łazienka jest zrobiona, pokój Michasi zrobiony, tu też jak widać, no już wiecie, wszystko posprzątane, podłogi wymyte. Więc tam się tylko jeszcze jedna rzecz. Tak, i wiecie, no i myślę, że dzisiaj to zamkniemy. I tak jak Mateusz powiedział, trzeba odciąć ten jeden etap i zacząć nowy, kolejny. I myślę, że dlatego ta głowa znowu troszkę odpocznie, nie? Bo gdzieś tam ciągle w głowie było, Jezu, ten Chorzów, trzeba go zrobić, trzeba oddać Marzenie i Markowi te klucze, a tak będzie już finito. No i z tego się cieszę. I będę mogła w swoim, no, w swojej norce tam powoli układać. Trzeba się skupić na swoim. No dokładnie, wiecie. Na ogarnianiu, na uporządkowaniu. Tak, tak, dokładnie, bo to naprawdę dużo czasu zajmuje, tym bardziej z tymi naszymi maluszkami. Hania już jest na takim etapie, w takim wieku, że ona usiądzie, rysuje, czy tam bawi się ciastoliną, ale Miłosz. Przy Miłoszu coś zrobić, to teraz graniczy z cudem. Nie wiem, czy to jakiś skok rozwojowy, czy jaki etap się zaczął. Myślę, że to taki etap się zaczął, bo już ma 10 miesięcy prawie. To wiecie, tu próbuje wstać, wszystko go ciekawi, tu wszystko do buzi, co znajdzie. No, trzeba ciągle mieć oczy dookoła głowy z nim. No, no i tak to właśnie wygląda. Dobra, to co, robimy dalej, Mateusz? Jeszcze robimy dalej, ja tylko przy okazji tego, co powiedziała Paulinka, że przy Miłoszu trzeba mieć oczy dookoła głowy, to chciałem się odnieść, bo tam dużo osób w poprzednim vlogu, jak Paulinka zleciała ze schodów, to pisało, że nie mamy barierek, barierki będą, a barierek szukam. Bo my mamy to zakończenie jakby tej barierki takie specyficzne i to musi być specyficzna barierka, ale szukam, będzie kupiona, wszystko w swoim czasie. Miłoszek jest bezpieczny, ale dziękuweczka za troskę. Teraz szybki rzut oka. Tu się sprząta, no i tyle, nie? Tu się sprząta. Patrzcie, jak tu jest fajnie. No widać, że tu się sprząta, no i tyle, no i trzeba to zrobić swoje i tyle. No i zrobić swoje i mieć załatwione, tak jak mi powiedzieliśmy. I odhaczone, nie? Tak. I finito. Tak. Zobaczcie, czy my się tu dzisiaj raczymy energetyki. Bez cukru, ale raz na miesiąc, Jezus, czy tam dwa na miesiąc nie zaszkodzi. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, teraz może pójdzie hejt, ale ja wychodzę z takiego założenia, że teraz w większości rzeczy są szkodliwe, no bo wiecie, jak jest to jedzenie nawet robione i wszystko, więc myślę, że no, trzeba jakiś zdrowy rozsądek po prostu w tym zachować, no bo co byśmy jedli i pili, nie? Od czasu do czasu. Taka puszka zamiast kawy. No. Raz na miesiąc. I w sumie kawa też jest podobno szkodliwa. No i to tak, no, można by było bez końca wymieniać, nie? Dobra. Dobra, ja sprzątam, bo nie ma czasu. Niedzielne południe. Zaraz idziemy na rosołek do babci i dziadka. Wybrałem się jeszcze z Hanią na spacer. Słuchajcie, po 2 tygodniach jutro. Lekko ponad po 2 tygodniach powrót do pracy. Co? Ani coś weszło do buta. Dobra, but załatwiony. No i wracając do tematu, po 2 tygodniach jutro powrót do pracy. Hania do przedszkola, to będzie jutro ciężkie wstawanie na pewno. Ale powiem wam, że po takich dłuższych przerwach człowiek naładuje baterię, bo jak nie naładuje baterii, to jest gorzej. Jak człowiek naładuje baterii, to się aż chce wrócić do pracy. No ja wam powiem, że jutro tak do pracy pójdę z uśmiechem na ustach, z pozytywnym nastawieniem. Gorzej jak człowiek gdzieś, wiecie, czasem jest tak, że się jedzie na wakacje i na tych wakacjach, jak jest dużo zwiedzania, to się aż tak nie wypocznie. I czasem się tych baterii tak nie naładuje, człowiek do tej pracy wraca tak czasem niechętnie. Ale ja teraz wracam właśnie z takim pozytywnym nastawieniem, nawet wypoczęty. Hanuśka, ty jutro idziesz do przedszkola po długiej przerwie. Cieszysz się? Bardzo się stęskniłaś za koleżankami i kolegami? Tak. No to super. Ale dziewczynki lubię. A chłopczyków nie lubisz? Nie. No bo dziewczynki lubią dziewczynki, a chłopczyki lubią chłopczyków, nie? Mhm. No i jutro do przedszkola, a tata do pracy. Ja lubię Agatę i Izę. I Izę. A one lubią ciebie i jest fajnie. Powiem wam, że mnie pewnie też ktoś lubi. Na pewno Paulina mnie lubi, Hania mnie lubi. No i Miłosz też. Miłosz tu w wózeczku, słuchajcie, w ogóle co? Chłopczyków
Ja jestem chłopczykiem, no i lubię chłopczyków, tak, dziewczyn też lubię, nie? Ale jeszcze kończąc, no to... A mama lubi dziewczynę. Mama lubi dziewczynki, no ale mama lubi też chłopców, szczególnie dwóch. Tu jest jeden, a drugi jest tam w wózku. Ale Mysza, kończąc, to tylko powiem, że Paulinka kończy sprzątać mieszkanie Marzeny i Marka. Zaraz zdamy klucze, idziemy na rosołek do babci dziadka. Fajnie, że mieliśmy, chciałem dodać, bo w ogóle fajnie, że mieliśmy taką opcję, że mogliśmy tam mieszkać i spędzić te pół roku. Szkoda, że pół roku, bo to właściwie nam się troszkę przedłużyło. Miały to być 3 miesiące, z 3 miesięcy zrobiło się 6, ale... No tu jest cień, ale bardzo fajnie, że mieliśmy taką możliwość. Dzięki Marzena, Marek i Michasia raz jeszcze. Lowki kiski. No ja mówię, fajnie, że z rodziną nie tylko na zdjęciach się fajnie wychodzi i że mieliśmy taką możliwość. A ja wam powiem, że wózek, Miłosz i hulajnoga to trochę ciężki ładunek. Jeszcze telefon w ręce. O, życzę mi jutro miłego powrotu do pracy. I dajcie znać, czy wy też tak czasami macie, że chce wam się wracać do pracy, jak macie naładowane baterie, ale czasami jest tak, że macie wszystkiego dojść i byście do tej roboty najchętniej nie szli. No trochę mnie. Kawka rano, plan działania i będzie dobrze. W jej niedzieli. No kochani, powiem wam, że to był ciężki poniedziałek, tak? Dzisiaj to jest poniedziałek, poniedziałki są zawsze trudne, a ten w szczególności, ponieważ po 3 tygodniach coś koło tego. Mateusz wrócił do pracy, Hania wróciła do przedszkola, ale udało się, jakoś tak to zorganizowaliśmy, że wszystko poszło dobrze. Mati co prawda pierwszy raz jechał stąd właśnie z naszego nowego domu do pracy i okazało się, że ma bliżej, a jechał dłużej, bo niestety rano były korki. Natomiast ja mam bardzo blisko do przedszkola, jakieś 2 minutki i jesteśmy, więc bardzo się z tego powodu cieszę, bo wiecie jak jest rano, Haneczka mówi: mamo, bo chciała iść do przedszkola, tylko mama jeszcze sobie trochę pospała, no bo później chodzi spać i potem chce spać rano, a tu jej mówię: no co ty, pani Klaudia czeka, koleżanki, koledzy czekają w przedszkolu, no i się pozbierała, poszła i uwaga, nie spóźniliśmy się, bo nie wiem czy wam, na pewno wam gadałam na vlogach, że jak mieszkaliśmy w Chorzowie, to często było tak, że już byłyśmy po prostu co do sekundy, albo nawet się trochę spóźniałyśmy i potem, wiecie, był problem. W każdym razie teraz, dzisiaj nie spóźniliśmy się, Hania poszła z uśmiechem na twarzy, a my wracamy do takiego codziennego życia, powiedziałabym, do takiej rutyny, bo jednak jak Mateusz był w domu, to nie była rutyna. Zdaliśmy Chorzów, więc Marzenie Markowi oddaliśmy mieszkanie, więc mamy pustą głowę, znaczy pustą, chciałoby się powiedzieć pustą, chciałabym sobie tu teraz siedzieć na tej kanapie, pobawić się z Miłoszkiem, który tam sobie akurat aktualnie już coś chyba wziął z RTV-ki, czy jeszcze nie? Nie, poszedł do swojego misia. No misiu jest tu twój kochany, tak? No i co ty mamie powiesz? Co ty mamie powiesz? O, a tu zobaczcie, tu są te z tego dywanu te sznurki. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, bo ja coś zwiążę i Miłosz znowu mi to rozwiązuje. I właśnie Marek wczoraj mówi: ty, a on nawet fajnie wygląda bez tych warkoczy, zostaw sobie taki, a ten sobie, bo zobaczcie, no dwie strony, dwie różne strony, bo tu jest o wiele więcej rzeczy interesujących. Tam widzicie, dekodery się świecą, lampy, Xbox, laptop, po prostu to gdzie tam taki dywan Miłoszka zainteresuje? Co mamie powiesz? No powiedz wszystkim coś ciekawego. Jak ty mówisz? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No, już się zabierasz, ale coś tak ci nie... O, tak, bo prosimy więcej, proszę pana. Zobaczcie, jak już się bardzo wspina właśnie na takie wyższe przedmioty i parę razy już udało mu się wstać na nóżkach. No to już się powoli przygoda z chodzeniem. O, pewnie zaczyna. No dasz radę teraz pokazać? Czy teraz nie pokazujesz, bo się wstydzisz? O, o, o. No czasem się jeszcze nie uda, ale ogólnie się udaje. Tam mój pomocnik robot jeździ, jak widzicie, pewnie go słychać też trochę. Choinka jeszcze stoi, ale to już chyba ostatnie też dechy, chociaż wiecie, to jest sztuczna, więc możemy ją sobie trzymać do kiedy chcemy właściwie. Bodajże chyba do któregoś lutego się trzyma, do gromnicznej?
nie wiem, już teraz nie będę tu się wymądrzać, bo nie wiem na 100%. W każdym razie myślę, że jeszcze troszkę z nami pobędzie, no bo w tym roku była późno, no nie czarujmy się. Wiecie, rozłożyliśmy tą piękną panią dopiero bodajże w pierwszy dzień świąt rano, nie, w Wigilię już zaczęliśmy, a potem w pierwszy dzień świąt chyba rano zrobiliśmy lampki, więc niech jeszcze sobie z nami trochę zostanie. No a tak jak ja powiedziałam, wracamy do takiej codzienności, Mati w pracy, Hania w przedszkolu. No, ja mam, tak jak też powiedziałam, pustą głowę, bo oddałam Chorzów, ale nie pustą, bo został mi mój dom do ogarnięcia. Ale powoli, małymi krokami układamy pokój, Haneczki jest gotowy, zabawki przebrane, poukładane, ubrania poukładane. O, co się stało? O, zobaczcie tego misia. Tylko tu jest mój mały pomocnik, który mamie tak usilnie przeszkadza to zrobić w jakimś dobrym tempie, nie? Co ty chcesz? Dobra, no chodź, chodź. No chodź tu do mamy, no to cię wezmę na kolana. Chodź. No i proszę. No i proszę, o tym co mama mówiła. Już nasz Miłek stoi. Tak, jestem dzielny. Miłek, a ty wczoraj miałeś 10 miesięcy. Przecież był 8. Dobrze mówi mama? Dzisiaj jest 9. No tak. 10 miesięcy, za 2 miesiące roczek. Jacie, no. Startniesz czy jeszcze nie? Nie, za słabe nóżki, ale już stoi powoli. Co ty mamie powiesz? No powiedz coś. Co, najadłeś się teraz i teraz już jest lepiej, tak? Bo musieliśmy zrobić takie małe cięcie, bo był już niezadowolony. Zjadł sobie teraz mleczko, potem sobie zjemy coś innego. No. No co? No co? Papa? Jak długo stoisz? Jaki ty jesteś dzielny, silny chłopak. No nie wytrzymam, zobaczcie, żeby nie było. Jak stoi pięknie. A Misiu cię zmobilizował, że tu ci został. No to masz. Chcesz go? Tak tańczysz, Misiu śpiewa i ty tańczysz. No jasne, nasze słodziutkie myszki. No weź sobie. Usiądź sobie już, bo długo stoisz, się zmęczysz, kicia. No i kończąc temat, to chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że teraz moim celem, po tym jak oddaliśmy już Chorzów i mam w tej sprawie wolną głowę, to moim celem jest to, aby wszystko, co jeszcze mamy u rodziców, znalazło się tu w tym domu i było rozpakowane w szafach. No ale szafy już gotowe powoli, tak jak powiedziałam, Haneczka zrobiona. Dzisiaj mam zamiar zrobić Miłosza. Moja mama ma przyjechać, żeby tu trochę się nim zająć, a ja będę układać, bo... Miłek, tak? Chcesz coś powiedzieć? No to powiedz mamie coś i widzom. O, no jednak się rozmyślił. W każdym razie, tak jak mówię, ja biorę się za robotę, bo chciałabym już to wszystko skończyć. Mam nadzieję, że też w najbliższym czasie przyjdzie nam stół. Bo na razie krzesła, jeszcze nawet nie są do końca skręcone te oparcia, krzesła stoją, a tu musi się pojawić okrągły stół, na którego już bardzo czekamy Lucia, wszyscy. Jak było pierwszy dzień w przedszkolu po takiej przerwie? Fajnie, zrobiłam tu takie... Rysunek? Słoneczko. Mhm. Tu zrobiłam takiego pieska malutkiego od babci. Od babci, to jest Daisy, tak? Tak, i ma uszy. No, ma uszy. No i super, no to co, podobało ci się, to jutro tak. Idziemy znowu do przedszkola. Znowu. A koleżanki się stęskniły i koledzy i pani Klaudia za tobą. Aha, mam sobie wziąć sobie ten rysuneczek, tak? No przepiękny, jeszcze tu Hania napisałaś, tak? No ty. Ja jestem Hania. No ty jesteś Hanusia. Dobra, to jedziemy teraz do domku. Mam tu kartkę króliczek i tu ma buźkę. A co ty przed chwilą powiedziałaś? Mama, nagraj jeszcze króliczka, tak? Chciałaś pokazać. Tu ma oczka i tu ma nóżki. No, taki ładny. A wiesz, że to jest mój króliczek. Mama go nosiła. To jest taki króliczek, który można sobie, jakby to jest taki szaliczek, który można przewiązać sobie na szyję. Jak jest zimno, tak jak masz teraz komin, to ten króliczek. I mama go nosiła, jak była mała. To jest mamy jeszcze. Pokaż go dokładnie. Taki fajny króliczek, no. Ja bym chciała z nim spać. No to dobrze, będziesz sobie z nim spała. Dobra, no to teraz idziemy do Miłoszka, bo właśnie dzisiaj tu ogarniałam, ale jeszcze niestety nie skończyłam. Dobra, tak się prezentuje pokoik Miłoszka.
Mój Łoszek ma takie łóżko w kształcie domku. Zdecydowaliśmy się już na takie, bo stwierdziłam, że no bez sensu kupować łóżeczko, kiedy Miłoszek ma już 10 miesięcy i za chwilę z niego nie będzie korzystał, więc zdecydowaliśmy się już właśnie na takie duże łóżko. I sprawdza się, Miłoszek bez problemu w nim śpi, nie wypada, nie wiem, my nie mamy jakoś problemu z tym, bo często nawet przy Haneczce pisaliście, że to łóżko stoi na środku i to jest niebezpieczne, że Hania może spaść. Hania nigdy nie wypadła jeszcze nam z łóżka, po prostu śpi w łóżku i nie wypada. Ma taką umiejętność, co Hanulka? Sukienka ci się podoba? No dobrze. Ale to teraz szkoda ją nosić po domu chyba, co? Nie! Nie, nie szkoda i chcesz ją ubrać? Tak, się nie pobrudzi. Na pewno się nie pobrudzi, nie. Na pewno. No i Miłoszek ma tu jeszcze regał z zabawkami. Tu jakby można by to było nazwać taką skrzynią trochę na zabawki. Jest niskie, Miłoszek sobie tu może podejść, wyciągnąć co chce w kształcie chmurki. O, i już nasz konik przywędrował do nas do domu. I mamy jeszcze jedną półkę taką na książeczki. Tylko jeszcze jest nieogarnięta, nawet nie wiem, czy zostanie w tym miejscu, czy może na tej ścianie bardziej, zastanowimy się. W każdym razie niestety tu jest minus, bo ta półka, ale już ją chyba odsyłać nie będę, bo nawet nie wiem, czy mogę. Widzicie, co jest grane, nie? Jak Miłosz zrobi tak, to poleci na niego. Więc ona nawet ma tu takie specjalne miejsca na śruby, powinna być przykręcona do ściany. Więc ona na pewno tu nie będzie, bo szkoda mi po prostu kręcić w tej tapecie, a później okaże się, że jednak nie będziemy mieli tutaj półki. Więc myślę, że możliwe, że tu ją przykręcimy. A wiecie, w ścianie to zawsze idzie potem jakoś to uratować, czyli wiecie, zagipsować. My już jesteśmy zaprawieni w boju, więc zagipsujemy to, wyszpachlujemy potem i pomalujemy i będzie jakby jakaś wizja się zmieniła. No i jest szafa Miłoszka. W szafie dzisiaj właśnie też układałam Miłoszka ubrania. Tu niestety jeszcze są nieskończone. Będziemy to jeszcze z Haneczką teraz prawdopodobnie robić. O Jezus, ale te gałki to już trzeba zamontować, bo to jest naprawdę niewygodne. Trzeba albo dołem, a widzi mi się, nie chce schylać i chce to tak objechać, a to tam nie idzie. No i tu jest, tu są Miłoszka ciuszki też poukładane już. No. I powoli do przodu, nie Hania? I tutaj. Tak, a tam są jeszcze papiery, które mama nie poukładała, nasze dokumenty, wiesz? Kochani, za nami pracowity dzień kolejny, no ale najważniejsze jest to, że do przodu Miłoszek już prawie skończony. Myślę, że jeszcze kilka tygodni to potrwa. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej się z tym wszystkim uporamy. W każdym razie, jeśli nas lubicie, bo ja już nie pytam, wiecie, czy wam się vlog podobał, czy nie, bo wiecie jak to jest, czasem się trochę bardziej podoba, czasem mniej, ale jeśli nas lubicie, zostawcie nam łapkę w górę pod filmem, zasubskrybujcie nasz kanał, aby być z nami na bieżąco. No i jeszcze przypominam o kodzie zniżkowym do printu. Jeśli nie macie jeszcze prezentu na Dzień Babci i Dziadka, to zachęcam do skorzystania z kodu i zamówienia na przykład fotoksiążki. No to co, widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa. Dobranoc właściwie, bo to już jest późna pora dzisiaj.